Tymczasem powracamy do tematu akcji pod hasłem Trenuj z wojskiem, zorganizowanej m.in. przez 20. Bartoszycką Brygadę Zmechanizowaną. Miejscem wydarzenia był garnizon w Morągu. Jak się okazuje, akcja trafiła do zainteresowanych, którym zapewniono szereg zręcznościowych atrakcji. Pierwsi, odważni, zestaw ćwiczeń, to nie tylko fizycznych, mają już za sobą. W ramach akcji Trenuj z Wojskiem udało się, i to zarówno pod względem organizacyjnym, jak i samego zainteresowania wydarzeniem, przeprowadzić zgodnie z planem na terytorium garnizonu Morąg, wchodzącego w skład 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, której powierzono to nowe zadanie. Atmosfera, ale przede wszystkim szeroki wachlarz ćwiczeń spotkał się z bardzo dobrym odbiorem uczestników. Tych zgłosiło się wielu, by z jednej strony poznać codzienność i wymagania stawiane żołnierzom, z drugiej, by poznać swoje możliwości fizyczne i psychiczne, bo dla większości zdecydowanie ten dzień pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów wojskowych odbiegał od codziennej normy. 15 października odbyła się taka akcja Trenuj z Wojskiem, w której brało udział przeszło 80 uczestników. Z reakcji uczestników podobało się. Podobało się, widać to było, że było duże zaangażowanie. Zobaczyli, jak to jest być żołnierzem. Bardzo wiele pozytywnych komentarzy, między innymi również na temat organizacji samej przebiegu całej tej imprezy, można tak powiedzieć, Trenuj z Wojskiem. Uczestnicy się zmierzyli z tym, co jest w wojsku i czym się nie mogą spotkać, jeżeli chodzi o w cywilu. Przede wszystkim tak, strzelanie było z pistoletów, był rzut granatem, również walka wręcz. Oczywiście pomoc medyczna na polu walki, jak to jest realizowane. Można było zobaczyć również i sprzęt, jednostka wojskowa, który jest wyposażona i w jaki. I wiele, wiele innych rzeczy, ale również można było spróbować wojskową gruchówkę, oczywiście po odbytych ćwiczeniach i przeszkoleniu, jak również była możliwość zapoznania się z racjami żywnościowymi, tak zwanymi eski, które żołnierze mają na przykład na poligonach. Takie było założenie, by było intensywnie, ale też integrująco z możliwością poznania sztuki wojennej, która dla wielu może stać się codziennością. Trening miał bowiem przybliżyć charakter pracy w wojsku i przejść pierwszy indywidualny sprawdzian swoich możliwości. Poza tym wydarzeniu towarzyszył również inny aspekt, a mianowicie odświeżenie niezbędnej wiedzy, choćby survivalowej. Czy było rozpalanie ogniska, jak sobie poradzić, jeżeli nie mamy możliwości, a mamy tylko las, i jak działać, jak realizować te wszystkie nasze wojskowe przedsięwzięcia, tak można powiedzieć, i jak sobie radzić w niedogodnych warunkach atmosferycznych. I było widać to również te zmęczenie między innymi, ale przede wszystkim, jak to stwierdzili, świetna zabawa, ale również zapoznanie się z tym, bo to oczywiście była tylko namiastka, tak, tego jak wygląda dzień żołnierza. Wydarzenie było otwarte na uczestników, ale również gości specjalnych. Swą wizytę podczas treningu zaplanował gość wyjątkowy. Nas odwiedził 15 wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który również wypowiedział się na temat tej możliwości skorzystania, zobaczenia, jak to jest być żołnierzem chociaż przez jeden dzień. Wracając do treningu, to nie musi być to koniec żołnierskiej przygody. Wielu poważnie przemyśli, czy nie chce jej kontynuować w szeregach na co dzień. Wielu może jeszcze spróbować takiej szansy, biorąc udział w jeszcze jednym spotkaniu zaplanowanym na 12 listopada. Lista zgłoszeń wciąż jest otwarta. Duży oddźwięk w tej chwili na 12 listopada, bo kolejna taka akcja jest przewidziana również. Również w Morągu jest przewidziana. Mamy już przeszło 100 zgłoszeń. Także duże zainteresowanie i cieszy nas to. Uczestników czeka trening na podobnych zasadach, czy takich też sprzyjających warunkach pogodowych, to już raczej element treningu do zupełnego zaakceptowania.